Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień i my właśnie wybieramy się na podwórko, Cześć. Bo mamy basen rozłożony. Hello, chłopcy już są, wiecie, w kąpielóweczkach, więc jesteśmy naszykowani. Ja trochę ogarnęłam chatę, ale i tak nie jest jakoś super. Wiecie co, wczoraj po prostu zawaliłam cały dzień w łóżku po imprezce i wygląda to tak, wczoraj a nie inaczej. Nie była imprezka. No nie była, ale wczoraj mamusia sobie tak odpoczywała. Więc idziemy, chłopcy będą się kąpać, ja później muszę nagrać jeszcze TikToka właśnie z jednej rzeczy z Shein, bo myślę, że to będzie fajne, chociaż jeszcze nie testowałam, ale dobra, lecimy. A ja sobie śmigam w spodenkach od piżamy tutaj, lejduśka, no, ale nie chcę mi się na razie przebierać. Proszę bardzo, Stasiu już w basenie. Chilluję sobie, Ignaś też się pokąpał z 10 minut i wyszedł, ale nic wcześniej nie nagrywałam, bo rozmawiałam przez telefon i przegapiłam nagrywanie, że tak powiem. Co nie? Faj, zobaczcie jak Stachu się wygłupia. Super! No mamy, nie wiem, ile 27 stopni dzisiaj. Ekstra! Dzień dobry w kolejnym dniu vlogowania. Proszę, Stachu na swoim rowerze. Śmiga sobie. Muszę chwilę z nim tutaj posiedzieć. Stasiek, nie po tych. Nie po... nie po kamieniach. Chodź tutaj. Więc śmiga sobie, a później jedziemy na szczepienie. Bo powinien już mieć w listopadzie to na odrę, różyczkę i w ogóle. Ale zwlekaliśmy, bo były ciągle jakieś przeziębienia, no sami wiecie, więc udało się. Wczoraj zadzwoniłam i już na dzisiaj mamy, więc super. A tu Zariluś mały biega sobie i jeszcze czekamy na pana kuriera, bo chyba ma nam przywieźć paczkę dla Ferba. Ja ostatnio powiem wam, że taki nieogar jestem, tylko maluję sobie rzęsy, podkładu dosłownie dałam dwie kropeczki tutaj, tutaj i tyle, jakoś nie chce mi się ogarniać, szczerze mówiąc jest ciepło, chociaż dzisiaj jest tak przyjemnie, bo zawiewa delikatnie wiaterek, więc no dzisiaj jest ok, że tak powiem. Więc jeszcze trochę i będziemy się zbierać właśnie na 15 na to szczepienie. Ja już jestem, kochani, wyszykowana. Założyłam sobie tą sukienkę. Nie pamiętam, skąd ona jest. Możliwe, że z Shein. I co? I zbieramy się na to szczepienie. Chociaż czekam jeszcze, liczę, że pan kurier za 10 minut, 15 maksymalnie będzie, ponieważ muszę troszeczkę dalej stanąć od przychodni, bo u nas są pozamykane jakby dwie ulice, takie główne, którymi zawsze fajnie docierało się, że tak powiem, do przychodni. Więc teraz musimy zaparkować w parku, no i mamy kawałeczek dosłownie, no wiecie, 5 minut drogi, ale chciałabym wyjechać wcześniej, wolę być wcześniej niż się spóźnić. Nienawidzę się spóźniać, więc jest to dla mnie ważne. Więc mam nadzieję, że za chwileczkę kurier podjedzie. Patrzcie, mówiłam o panu kurierze i przyjechał. Zapalisz mi światełko, kochanie? A my robimy tutaj hold dla Ferbusia, jeżeli chcecie. Ja nie mam obowiązku tutaj pokazywać na YouTubie, ale może niektórych to zaciekawi. Zobaczcie, tutaj ma taką zabaweczkę. O, on lubi gryźć jakieś takie, wiecie co, może mu się spodoba, więc super. Tutaj macie nazwę, jeżeli ktoś by był zaciekawiony, nie miał takiej. To właśnie widziałam u kogoś, ale ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Czekajcie, to są bańki? Bańki mydlane, ludzie! Ja mówię, czy to coś do rozpuszczenia? Zobaczcie, no firma Vitapol to zawsze nas zaskoczy, zawsze coś fajnego tutaj dorzuci, więc chłopcy mogą się bawić. Tutaj mamy tą mieszankę, ona jest bardzo fajna. Tutaj mamy akurat łąkę owocową, nie wiem czy mieliśmy owocową, ale o, fajne duże kawałeczki, Ferbusiowi się spodoba, mega fajnie. Liczę też trochę na jakieś właśnie kolby. Nie wiem, czy one tutaj nie są, bo one mają fajne składy i Ferb lubi raz na jakiś czas sobie zjeść. Tutaj mamy karmę taką pełnoporcjową dla króliczka. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Dalej jedziemy. Ale paka, zobaczcie. Kolejna paka siana. Ferb już ma teraz nie wiem ile kilogramów tego siana, ale fajnie, no bo siano idzie mega szybko. Ja czasami dokładam dwa razy dziennie, trzy mu do paśnika, więc super. Tutaj mamy, zobaczcie, duże właśnie to opakowanie. I tutaj są jeszcze dwa takie jakby pojemniczki. Uwielbiam je otwierać, bo one są jak w sklepie po prostu zapakowane. I zobaczcie, to chyba są same... Jezu, jak to będą same kolby, to wow.
No i chyba są. 5. 5 opakowań. Zaraz Ferbusiowi dam, będzie miał co robić, jak nas nie będzie. Fajne są. Naprawdę mogę Wam z całego serca polecić, jeżeli macie gryzonie albo króliki. I tutaj jest jeszcze jakaś jedna paczuszka. Kurde, nie wiem, która jest godzina. Tutaj mi zegar stanął. Otworzę sobie tak. Nananek, jak to mówią wszyscy, którzy mają króliki, czyli banan. Uwielbia Ferb. O, tutaj coś nowego. Jabłuszko. Miks jabłkowy, ekstra, fajnie dorzucić właśnie do mieszanki. Tutaj mamy jagodowy miks, nie miał jeszcze. I tutaj żurawinka, żurawinę też, znaczy miał, ale miał jakiś, z jakiejś tam innej firmy, więc to jest cała paka, którą dostaliśmy, Ferb dostał jako ambasador firmy Vitapol. Fajnie, ja jestem zadowolona, bo firma idzie naprawdę w bardzo dobrą stronę, już mają fajne te produkty, które króliczek może wcinać. Później jeszcze nagram sobie na Instagramie, ale teraz musimy się powolutku zbierać. Staram się nie mlaskać i nie robić dzióbków, bo dwie osoby mi napisały, że tak robię. Wiecie co, ja ostatnio, trochę mi przykro, bo ja ostatnio zaczęłam się swobodnie czuć przed kamerą i te dzióbki to może są jakieś takie, nie wiem, ja często, o widzicie, teraz mlasnęłam, a ktoś też tego nie lubi. Ja dzióbki od zawsze z dzieci śmiałam. Ada, co ty robisz taki dzióbek? Ja po prostu tak mam. No niestety, no jak komuś to przeszkadza, ja raczej tego nie zmienię, bo to jest niekontrolowane. A tak jak Wam mówię, teraz przed kamerą się czuję jeszcze lepiej, jeszcze bardziej swobodnie, pokazuję jeszcze bardziej siebie, więc no postaram się, ale też nic nie obiecuję, bo nie chcę nic zrobić na siłę i nie chcę cały czas sobie w głowie mieć nie mlaskaj, nie rób dzióbków, bo chcę być po prostu tutaj naturalna, chcę być sobą. Ale fajnie, ja bardzo to doceniam za szczerość, że piszecie, więc ja nie mam nic, wiecie co, absolutnie... przeciwko, no nie wiem, jak mam to powiedzieć. Dobra, muszę się zbierać, bo już jestem cała mokra. Dobra, Stasiek jest ubrany. Czekaj, bo jeszcze trzeba tam Zarusię jakby zabezpieczyć, żeby nie wybiegła. Później zamknę bramę. Ignaś ubiera, tutaj Lejdusia. No i lecimy. A, książeczka, właśnie. Książeczka musi być, bo tu trzeba będzie wpisać szczepienie. Uśmiechem bombyśle. Ignaś, jak tak se plenisz, jak mały dzidziuś, to nic cię nie słychać. Dobra, kochani, my już jesteśmy w parku i idziemy do przychodni. Ej, musimy iść w tą stronę, no właśnie tutaj. A tam fontanna piękna. No ładny jest ten nasz park. Muszę przyznać, tutaj Stasiu z książeczką, Ignacy. Nie, no kurzysz buty sobie. No patrzcie, co oni mają za pomysły, no. No wyszli z dziczy, z domu wyszli. Ajajaj, chodź tu. Tu ptamy. A to ja. A to ja szybki jak lew. No, mega szybki jesteś. Mamy dosłownie kilka kroków. Trochę chyba przesadziłam z tym czasem, więc możemy sobie trochę tutaj pospacerować. Przyda się trochę nadrobić kroków. No, sprawdziłam i tak jak myślałam, jest dopiero w pół do. Mamy jeszcze pół godziny do wizyty, więc idziemy na wysepkę zobaczyć fontannę, coś Wam nagram i dopiero powolnym krokiem sobie ruszymy. A może, no już może będzie wcześniej miejsce i wcześniej wejdziemy i wcześniej wyjdziemy. Bo ja jeszcze muszę coś wymyśleć na obiad. Gołąbki. Idziecie, idziecie. Chodź, Ignasiek. Ale nie, chodź tam. Od tego jest chodniczek. Jest, ale na plac zabaw teraz nie idziemy. Bo mamy zaraz szczepienie. Zobaczymy może później. Zobaczymy, jak Stasiek będzie się czuł, bo to też wiecie, różnie, różnie bywa. O, są ławeczki. Można sobie usiąść i pochillować troszeczkę. No, powiem Wam, że gołąb to mi przeleciał normalnie koło polika, aż tak a ja nie lubię gołębi, no. Nie lubię. I się boję. Latają to jak szalone. Szalone. Lato, no. Stachu, jak myślisz, dasz radę? Jeszcze raz, głośniej. Jeszcze głośniej. Super. No, tam chodzimy babcią. No, do tego kościoła, no. Na kościelną. Ale oprócz widzę. Dzień dobry, moi kochani. Jaką mamy dzisiaj pogodę? No, tak wiecie. Okej. 4, 3, 2, 1.
Zobaczcie, moi chłopcy, od samego rana na bałaganile jeszcze spałam, bo niektóre śpią u góry, to wiecie, schodzą sobie i coś tutaj robią na dole, albo włączą sobie telewizję, oglądają, a ja po prostu mogę dłużej spać. No i teraz sprzątają to, co na bałaganili i Ignaś już pisze literki. Jaką dzisiaj literę tam tworzysz? D, jak? Jak? Dawid. Jeszcze jakieś podasz? Tylko ładne. No co ty? A gdzie siedzisz? Gdzie mieszkasz? No dom. Stasiek, też będziesz pisał? No pokażcie. O, gdzie są wszystkie kredki? Zabrałeś do tego, do piórnika? Ale może nie kredką, tylko ołówkiem, bo to za grubo będzie, wiesz, musisz się uczyć ołówkiem. Stasiu, daj mu ołówek ze swojego piórnika, bo ty masz tam wszystko pięknie uporządkowane. Spodenki? Pokaż. No, ekstra. A u nas dzisiaj zapowiadają grad i burzę około godziny 11, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Chłopcy, będziecie musieli zaraz iść, może rowerki wstawić do garażu. A tutaj wam mniej więcej pokażę, jak Ignasiowi wychodzi literka D. Ale ładnie, mama jest dumna. Ja myślałam, że nie będziesz miał robić tego takiego wywijasa. No, ale ja pętelki. Dobra, to rób ołówkiem, później ołówkiem pokażę. Teraz pokażę wam tu Lilianę. Powiem wam, że dobrym sposobem na to, żebym omijała swoje głupie miny, jest pokazywanie po prostu innych. No ja ogólnie mam plastyczną twarz i nawet jak mówię, to tak ją dziwnie czasami układam. Więc tak, o. No właśnie, tą kanapkę wynieś swoją z dżemem. Z pysznym dżemikiem. Tak dobry moim zdaniem mi wyszedł. Ale chłopcy chyba wolą sklepowy. Pokaż. Więc Stasiu, zobaczcie. Pięknie mamusi pomaga. Mama jeszcze pije kawę. No, to czekamy. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Nagram to z oddali. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy też to szczepienie. Fajnie, bo jak poszliśmy do mojej przychodni, okazało się, że moja ciocia, taka wiecie, dobra znajoma moich rodziców tam z takich dawniejszych lat, miała szczepić Stasiunia, więc super. Stasiek był mega, mega grzeczny. Nawet nie uronił jednej łezki, więc wielka odwaga i super, po prostu super. Nie mamy żadnych, wiecie, nie mieliśmy żadnych gorączek, nie mieliśmy nic, Stasiu się świetnie czuł, więc co tutaj więcej mówić, było naprawdę, naprawdę dobrze. Halo, spójrzcie tutaj, skończyłeś już? Dobra, no to patrzymy, jak Ignaś napisał literki. No tutaj ta pierwsza taka, tutaj na dole już ołówkiem, dużo, dużo lepiej. Ale coś ci chcę pokazać. Chodź na chwilę tutaj, tą małą literkę jeszcze, bo tutaj piszemy po więcej stron, wiecie. Co na przykład, tutaj by jeszcze niedokończone. Tutaj mam jeszcze kolejną D, no i poczekaj, już coś pokazuję. Zobacz, jak tutaj masz małe D, to robisz najpierw kółeczko, o, takie, widzisz, pomiędzy czerwonymi, a później tylko taką laseczkę. Spróbuj mi tutaj, no bo zobacz, to wygląda zupełnie inaczej. Tak, i teraz od niebieskiej. Nie, źle, poczekaj. Jedna próba i od góry. No i widzisz? Pięknie troszeczkę. Nie, no czekaj. No nie, no jest git. Ale na przykład widzicie tutaj, a tutaj już pięknie, super. No i patrzcie na to dy. No teraz to jest rewelacja. Tutaj takie trochę koślawce, że tak powiem. A to dy naprawdę super. Więc już druga strona będzie, myślę, że idealna. Tak? To prawda? No dobrze. Kochani, my już będziemy się z wami żegnać. Kończymy tego vloga. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I widzimy się już niedługo. Buziaki. Pa, pa. Nawet nie będę... Tak będę robiła teraz, bo buziaki.